Boski się robią. Cześć Aniu! Cześć, cześć Wam. No strasznie zimno. Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. U nas tutaj gwarno, głośno, cały dom ludzi. Co się śmiejecie? Ania przyszła włoski robić, Monika jest u nas, Wojtek właśnie wrócił. Jakiś czas temu we vlogu Wam opowiadałam, że Wojtek miał jechać z moim autem, klimatyzację nabić, bo przestała chłodzić w moim aucie i pojechał i właśnie wrócił. Max jest w pokoju, dzisiaj też nie ma szkoły, bo jest strajk nauczycieli. Moje włoski gotowe, Ania teraz będzie strzygła Monikę, ja robię kawkę, rozpoczynamy dzisiejszy dzień! Widać. Tak wyglądają Moniki włosy przed cięciem. To jest jej naturalny kolor. Tak? Tu jakiś jaśniejszy. Aha, bo ona ma z przodu. Ona ma z przodu nienaturalne, tak tylko kawałki. To jest jej naturalny i będzie teraz obcinać tył i z przodu chce jakoś tam podciąć. Przodu Wam nie pokażę, bo Monia nie chce się pokazywać, ale tył Wam pokażę, jak będzie gotowy. Teraz dla mnie kawusia. O. A do kawki zjemy sobie ciasto cytrynowe, jak ja je lubię. Z Lidla to ciasto jest, ale jest tak pyszne i takie mokre. Wiecie, o co chodzi. O, to fajne. Nóż wezmę. Wojtek nie wie, czy się da z nami, czy pasuje do vloga. Ja jeszcze talerzyków do ciasta nie dałam. Zaraz jeszcze da, ale mam tutaj specjalną kawusię. Kawusię dostałam w prezencie od kochanej Mireczki. Mireczko, bardzo Ci dziękuję i pozdrawiam Cię serdecznie. Jesteś kochana. No sympatyczni ludzie. No, Mireczka kupiła kawkę mi w moim butiku. Bardzo mi miło. Teraz będziemy się delektować kawką. Jest ciasto, a jadłeś już to ciasto? Pyszne jest. Ja tak lubię te ciasto, ale jeszcze talerzyki przyniosę tylko. Ty też jesz ciasto, Wojtek? Nie, ja chyba nie. A, no to ty jesteś? Nie. Nie, ale ja tak nie przypadam do ciasta. Więcej dla nas. Więcej dla nas. Siadaj z nami, siadaj. Pyszne. How you looking calm, baby, in spite of the body stretching out your pinstripes. Got so much to tell you, come on inside. Ja nie lubię ciasta.
wiem. I Wojtek powiedział, no dobra, zjem kawałek. A tak nie chciał i wcina. Dobre, nie? Czekoladowe. Czekoladowe? Mhm. Monia włoski wysuszyła. No nie mogę wam przodu pokazać, bo z przodu jej się tak fajnie układają. Mówi, że w domu będzie jej się wygodniej układało, bo ona ma okrągłą szczotkę i na szczotkę będzie sobie je wywijać. Ma tutaj wycieniowane. Ja nie mam okrągłej szczotki, tylko prostownicą. Monia troszkę zrobiła z przodu. Habzie mama postawiła tutaj. Dlaczego tak jest? Wanna give me that for my hands tight. All I wish for if you could go my way. Yeah, been hammy from the start. You've been on my radar for too long. Want you to stay. You'd never say the word. I could... Thank you, bye! Właśnie dostałam przesyłkę, kurier mi przyniósł i ja wiem, co jest w środku. Za jakiś czas, za chwileczkę dosłownie, tylko włoski skończymy robić i sobie ją rozpakujemy. Ale się cieszę. Ślicznie, Maksiu, wygląda. Tak jak tata. Jak tata? Wow. Zobaczcie, czy tak samo. No. Tak. Tak samo. Monia sobie, zobaczcie, jakie śniadanko zrobiła. Pod spodem jest owsianka truskawkowa, masło orzechowe, orzechy, malinki, jeżyny. Ania już poszła, włoski gotowe. Troszeczkę podcięłyśmy, znaczy Ania podcięła i tak wyglądają. Bardzo fajnie. Tak uwielbiam takie cięcie, jak Ania mi robi. Naprawdę, tak się dobrze czuję. I też jak zepnę, fajnie to wygląda. Czy wy wiecie, co dzisiaj jest za dzień? Dzisiaj nagrywam mój 1000 film. 1000 filmów nagrałam, jak ten film nagram. 1000 filmów. Szok, już wam w ostatnim vlogu opowiadałam, jaki to ważny moment dla mnie i tak fajnie, bo taki właśnie tak czuję się, że ten dzień jest taki dla mnie i włosy mam zrobione i dostałam przesyłkę, już tutaj nóż sobie przygotowałam do otwarcia paczki, a dostałam tutaj prezent od firmy Teddy Blake. Ja już kiedyś otrzymałam od nich prezent, mega torebkę, tutaj jest właśnie kolejna, ja sama wybrałam sobie tą torebkę. Miałam taką możliwość i firma mi przysłała i właśnie teraz będziemy sobie otwierać. Z całego serca dziękuję firmie Teddy Blake. Naprawdę, naprawdę jest mi bardzo miło i jeszcze szczególnie w tak wyjątkowym dniu otrzymałam od nich taki prezent. Monika siedzi tutaj koło mnie. Razem otwieramy przesyłkę. Wow, jak ja uwielbiam te ich pudełka, to jest wszystko tak elegancko zapakowane. Mania, przytrzymasz karton? O, zobaczcie, jakie to jest piękne. Ależ cudo, ależ cudo jadę. I w takim woreczku. Aż sobie usiadłam do tego momentu. W ogóle zobaczcie, jaki jest piękny napis tutaj wewnątrz kartonu. Bardzo fajne jest takie pudełko do przechowywania potem torebki. O, może tobie dam. Wow. Tak piękny woreczek. I to jest moje cudo. Zobaczcie, jaka piękna. Jaka piękna torebka. Ja wybrałam sobie torebkę, która ma mi też już służyć, wiecie, i na lato, i na jesień. Myślę, że kolory idealne. Ma też służyć, żebym wszystko zmieściła do środka. I portfel, i kosmetyczkę. A w kosmetyczce zazwyczaj jakieś tam drobiazgi trzymam.
i butelkę z piciem, butelkę wody, czy jakieś rzeczy Maxa, jak z Maxem chodzę. Myślę, że to jest taka torebka, która każdej mamie się przyda, będzie wygodna. I zobaczcie, w środku jest niebieska, myślę, że idealnie będzie właśnie wyglądała z jeansami. A jak wiecie, ja teraz moje spodenki jeansowe non-stop noszę, bo je kocham. I tak właśnie już sobie wyobrażałam, że będzie fajnie ze spodenkami wyglądać, a na jesień, na zimę z jeansami, z długimi spodniami. O ja, zobaczcie, ja o tym zapomniałam. To ma jeszcze taki portfelik w środku. Ale super. Czy tutaj możemy sobie, no wiecie, to jest przyczepione do torebki, a odczepić też można. Czy klucze, czy nawet jakieś, wiecie co, bilety. Nie wiem, co jeszcze można takiego... O! Wiecie, z czym mi się teraz skojarzyło? Karty do sklepów. Jak macie karty z jakichś sklepów, zbieracie na punkty, można w takim portfeliku trzymać. Bardzo fajny. Ale mega, ale pojemna jest ta torebka, zobaczcie. I to jest wszystko tak eleganckie. Oni produkują z bardzo porządnej skóry te torebki. Mają też na stronie dużo promocji, zobaczcie sobie. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Teddy Blake. No przepiękna jest, naprawdę. Przepiękna. O, i tak wygodnie będzie się ją trzymało. Super. O. Podoba Ci się? Mhm. Piękna jest, nie? Mhm. No piękny prezent. Bardzo dziękuję firmie Teddy Blake. Naprawdę jest mi miło. Teraz się z Moniką wyszykujemy i wychodzimy. Obiecałam Monice, że pójdziemy sobie do sklepu, chcemy jechać do B&M i zobaczymy, zrobimy może mały przegląd półek, zobaczymy co tam nowego, także co, zabieramy Was z nami, tylko ja wiecie co, chyba koszulkę zmienię, chcę iść z nową torebką i mam nowe włosy, jest to wyjątkowy dzień dla mnie, więc chcę troszeczkę się tak ładniej ubrać. Dzień dobry. Dzień dobry, Maksiu. Wiecie co się przed chwilą działo? Nie uwierzycie. Po prostu cudem podłoga i Max wyszli z tego cało. Wojtek, jak ja rozpakowałam torebkę, Wojtek z Maxem był w pokoju, coś tam robili. Wojtek wyszedł z pokoju, a w międzyczasie pozwolił Maxiowi malować farbami i pozwolił mu robić to na podłodze, na panelach. Okazało się, że Maxiu wziął farbki, które są do malowania dinozaurów i jest to farba, która bardzo szybko zastyga i bardzo ciężko ją zmyć. I po prostu podłoga była pomalowana, bo Maksiu tak sobie na kartce malował i wyjeżdżał na podłogę. Maksiu sobie całe dłonie pomalował i odbicia robił na kartkach. Możesz przynieść ten rysunek, to pokażemy, jaki piękny zrobiłeś. Przepiękny zrobił, naprawdę, taką pamiątkową pracę zrobił. I problem był ze zmyciem tego, ale Wojtek już mu zmył, także już jest sytuacja opanowana. Ja sobie założyłam tą moją ulubioną bluzeczkę. Ona jest granatowa, fajnie z jeansami wygląda, okularki słoneczne, bo słoneczko nieraz się wychyla. O, pokażemy, zobacz, jaka piękna rączka. I tu pięknie Maksiu malował właśnie i przechodził na panele, ale wszystko jest dobrze, nie? Już. Chodź, chcesz do mnie na rączki? Chcesz się pokazać? I jeszcze wiecie co? Poprosiliśmy Anię, żeby tak troszeczkę krócej jeszcze tą grzywkę podcięła i wygląda teraz objazdowo. I tam z tyłu czuć tak jak tata. Tak jak u taty czuć z tyłu, tak. Ślicznie wyglądasz. To jest mamy nowa torebka. Podoba Ci się? Piękna jest, nie? I właśnie ta bluzeczka jest granatowa i do spodenek fajnie wygląda i fajnie z tą torebką będzie wyglądać. Czekajcie, obniżę Was. O, zobaczcie jak super, ale wiecie co, jest bardzo porządna, tak luksusowo czuć w dotyku i pachnie skórą, naprawdę. No, no mega, się cieszę, jedy. Teraz sobie przepakuję z mojej poprzedniej torebki do tej torebki wszystko. Już sobie spokojnie. Okej. O! Nie? Zdjąć. O, a do tego sobie mogę włożyć
O, też jest niebieska w środku. Zobaczcie ta saszetka. Tutaj sobie włożę gumy. Błyszczyk. A ten mi wejdzie. O, ten też wejdzie. Super. Perfumy. O, o. O, tak sobie wszystko tu poukładałam. Jeszcze dołożę wodę. Tak dbają o detale w tych torebkach, naprawdę. I wiecie co, wyczytałam na stronie, że oni co miesiąc nową kolekcję wypuszczają. Naprawdę, sporo mają w ofercie. Jesteśmy na miejscu, B&M. Nie nastawiam się na zakup konkretnie niczego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chcemy z Monią pooglądać. Jak wiecie, Monika we wrześniu zmienia akademik. Przenosi się z pokoju z łazienką, bo tam miała, teraz ma wspólną kuchnię. Przenosi się do studio, czyli będzie miała i kuchnię, taki aneks, i łazienkę. I pokój tak jakby podzielony na salonik z sypialnią. I tak powoli już zaczyna myśleć, jak sobie tam urządzi. I właśnie po to przyjechałyśmy tutaj, żeby zobaczyć, co mają. Może jakieś pomysły coś podsunie i już Monia sobie może, wiecie, planować powoli wszystko. Wsiadłyśmy do samochodu z Moniką. Ja Monice podałam na kolana torebkę. A Monia tak ją oglądała i mówi: mama, pożyczysz mi nieraz? Jak to jest? Jak macie córki? Czy też torebkami się wymieniacie? Moni się bardzo spodobała i tak sobie od razu właśnie pomyślałam, że fajna też ta torebka na studia. Jakby Monia na przykład szła na uniwersytet, to zapakować wszystkie jakieś, wiecie, notatniki, czy jak laptopa ktoś musi ze sobą nosić. Bardzo fajna. No pomyślę, może ci nieraz pożyczę torebkę. Monia się śmieje. Monika właśnie coś odkryła. Rubikon napoje, zobaczcie, z różaną lemoniadą. A ty wzięłaś tylko jedną? No ja też chcę. Spróbujemy. Zawsze się zastanawiam nad tymi maskami żelowymi na oczy. Je się trzyma w zamrażarce. Chyba to jest taka. I wiecie, z rana można sobie nałożyć i schłodzić trochę, szczególnie jak właśnie takie podpuchnięte oczy są po nocy, po spaniu. Nie wiem, jeżeli macie takie, to dajcie znać, czy to działa. Tutaj są za 2,99 jakieś takie. I to można i chłodzić, i na ciepło używać. Jesteśmy teraz w niebie. Zawsze jak wchodzę w tą alejkę, to się śmieję, że jesteśmy w najlepszej alejce. Uwielbiam, jak tu się zaczynają właśnie te różne dzbanki, dzbanuszki. Ale tutaj były zawsze też jeszcze kubeczki, szklanki. Albo są dalej, albo rozdzielili na drugą alejkę. Zobaczymy. W każdym bądź razie teraz zaczynamy takie prawdziwe oglądanie. Roślinki sztuczne, 9 funtów, świeczki, ale zobaczcie, jakie takie już obdrapane, te też fajnie wyglądają, 8 funtów, a jakie jabłka, jak do dekoracji chcecie, ale fajne. A tu w ogóle jakieś przeceny, za 3 funty dekoracje. Tutaj za 3 funty kule dekoracyjne. O, jak mi się takie coś podoba na stoliku kawowym. Tylko, że no my nie mamy w brązie, ale takie coś. I tutaj, wiecie, jakaś świeczuszka, jakiś wazonik. Świetne. 7 funtów. To ciekawie wygląda. 10 funtów. O, jaki piękny kolor. 3,50 świeczka.
O, tu zobaczcie, też piękny. I love you, you put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Jakie słodkie dekoracje do dziecinnego pokoju. Lew. Tęcza. Jak tak patrzę na te dekoracje, to mam takie wrażenie, że oni już powoli jesień wprowadzają do sklepu. No i taka kolorystyka się już zaczyna. O, tu się zaczynają naczynia. Właśnie to chciałam sobie pooglądać. O, a kubki mogłabyś, Monia, sobie na takim stojaczku jakieś kupić, nie? O, a ty masz naczynia z pszczółką. A tu masz taki kubek. Fajnie. Flamingi. Tak jak coś maczać chcesz w sosiku, tak? Monika w tym studio, do którego się przeprowadzi, ma tam żółte drzwiczki od szafek w kuchni, w aneksie kuchennym. I tak strasznie jej się to nie podoba. Tak jej się nie podoba ten kolor żółty. I właśnie tak się zastanawiamy, co z tym można zrobić, bo ona nic tam nie może zmieniać. Wiem, że są jakieś takie folie, którymi można obklejać meble. Ale też Monika czytała, że można uszkodzić oryginalne drzwiczki, potem zrywając to, a to jednak cały rok będzie na tym wisiało i nie wiemy, jeżeli macie jakieś sposoby, czym można meble okleić, ale żeby to potem w nienaruszonym stanie po roku czasu było, bo jeżeli coś się stanie z meblami, to Monika za wszystko musi płacić, ale jeżeli macie jakieś typy, jakieś propozycje, jakieś pomysły, piszcie proszę, żeby zlikwidować ten żółty kolor, bo Monice tak się nie podoba. O, jakie fajne połączenie kolorów. Taki naturalny z takim koralowym. Piękne. A ja mam taki podobny kubek, trochę jaśniejszy. O, jak mi się takie szklanki podobają. Takie pojemniki z tymi kulkami też mi się podobają. Tak, teraz oglądamy lampki. Jaka by u Moniki pasowała ewentualnie. No i jesteśmy w dziale ogrodowym. Obejrzałyśmy, co chciałyśmy. Idziemy do kasy. Kilka rzeczy mam dosłownie w koszyku. Ale pójdziemy sobie teraz na kawkę z Moniką. Monika nieraz piła w koście kawy z takim chrupiącym karmelem, na którą ja mam już od dawna ochotę. I mamy tutaj obok kostę i sobie teraz właśnie pójdziemy na kawkę, to tam wam pokażę te kilka rzeczy, które kupuję. Chodźcie, chodźcie na kawę, chodźcie! Siadamy? No siadamy, siadamy. Tylko gdzie? O, tutaj taki fajny stolik czeka na nas. Aha, no dobra. Monika mówi, żebyśmy najpierw usiadły i sobie na aplikacji zamówimy i sobie wtedy tam idziesz odbierać, tak? Mhm. Czyli nie nagram jak pani albo pan, jak robią kawkę dla nas. No trudno.
Ojejka, już jest moja kawusia. A Monika wzięła sobie taki napój, jabłko i rabarbar. A co tam pływa? Cytrynka jeszcze. Ale fajnie wygląda. No i to jest ten chrupiący karmel, tak? Mhm. Wow, ale jaka piękna. Najpierw Moniki spróbuję. Ojeny, bardzo rabarbarem czuć. Pyszne, pyszne, jak lubicie rabarbar. No i teraz moja kawa. Słyszycie, jak chrupię? Ojeny. Tyle czasu się zbierałam i nareszcie mam. Nareszcie piję. Może wam teraz pokażę, co kupiłam. B&M. No więc mamy, zobaczcie. Chrupki cynamonowe i to są churrosy w takim kształcie. Z cynamonem. One kosztowały 2,99. Mamy też nagrody dla Lili. Słomki, taki miks, różne smaki. Różne smaki dla Maxa do mleka. Monika wzięła sobie pepperoni chorizo. Za wszystko zapłaciłam 8,99 i mamy tutaj jeszcze dwie te puszki Rubikonu i Monika wzięła jakieś nudle o smaku kebaba. No dobrze, my sobie będziemy tutaj siedzieć, popijać pyszną kawkę. Z wami będę się na dzisiaj żegnać w firmie Teddy Blake. Z całego serca bardzo dziękuję za torebkę, bardzo się cieszę. No i zakończamy tysięcznego vloga, tysięczny film. Ja. Następny będzie 1001. Dobra, bardzo wam dziękuję. Przesyłam buziaki, dziękuję, że byliście i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Mua, pa kochani!